Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy dzisiaj do miejscowości Twardawa, do kolegi Manfreda Buli. On tutaj jest, uciekł nam, ale przy okazji u kolegi Manfreda tutaj w Twardawie spotkaliśmy kolegę Tomasza Pateraka. Kolega Tomasz Paterak to znany hodowca okręgu Opole Południe, dobrze mówię? Południe. I chciałbym nam się troszeczkę pochwalić swoimi wynikami z tego roku i też opowiedzieć o gołębiach, które będzie miał u nas wystawione na aukcjach. Gołębi tych ma 22 sztuki, tak? I są to gołębie jakie? I teraz już oddaję głos kolegce Tomaszowi. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Nazywam się Tomek Paterak. Lecimy w tandemie Paterak-Tomasz, Tomasz Petryszyn. Powiedz coś o wynikach? Oczywiście. W lotach gołębi, w tym roku w lotach gołębi... Jeszcze przepraszam, że ci przerwę. W jakim oddziale lecicie, przypomnijmy? Oddział Gubczyce 2. Tak, to jest numer oddziału. 0464. I jeszcze bardzo istotne jest, powiedzmy, my kiedyś u kolegi Tomasza byliśmy tam na miejscu i jego całą szczegółową hodowlę prezentowaliśmy. Od tamtego czasu na pewno się trochę zmieniło, bo kolega Tomasz między innymi, jak ktoś obserwuje, to miał dostęp do różnego rodzaju gołębi. Przez te chyba dwa lata, co ostatnio tam u niego kręciliśmy, pościągał różnych gołębi dużo. O tym opowie, o tych gołębiach, to nam tylko teraz wspomni i tam go na pewno odwiedzimy, pokaże nam te nowe nabytki. A dzisiaj nam więcej powiedz teraz o tych wynikach swoich. Jak lotujesz gołębiami i o tych gołębiach, które będziesz miał wystawione? Gołębie, wyniki w lotach gołębi dorosły w tym roku. Do któregoś tam lotu byliśmy na czwartym miejscu. Nasza sekcja nie włożyła gołębi na jeden lot 500. Miał być lot 300, zmienili w dniu lotu na 500 i z naszej setki tylko trzech hodowców włożyło. I wiadomo, już było po sezonie. To było na stare, to było no, ale na stare. Młode było dużo lepiej. Nie mówię, że było źle na lotach gołębi na stare, bo później włożyliśmy, też mieliśmy jeszcze bardzo dobrze. No, ale już pierwsze tak, konkursy w oddziale mieliście? No mieliśmy pierwsze konkursy, no tak zawsze coś trafi. Ale to był najlepszy lotnik oddziału na przykład? Tak, tak, tak. Znaczy jako z lotu, nie? Tak. W lotach w gołębi młodych to w najważniejszym mistrzostwie to wygraliśmy w tym typowanym 20 na 10. W GMP też w oddziale. Zajęliśmy drugie miejsce, pierwsze sąsiad Kasperski, który ma nasze gołębie i ja je wszystkie też trenuję razem. I no co jeszcze mogę powiedzieć? Powiedz o tych gołębiach teraz. Znaczy w gołębie, jak powiedziałeś, które cały czas bazujemy na gołębiach od braci Pał, a oni wprowadzili gołębie w Andenabelech i my też te mamy te gołębie w Andenabele z linii Rudego, Wittenburg. Tamte gołębie są testowane bezpośrednio z oryginałów. I my mamy zaraz te najlepsze gołębie, rodzeństwo tych najlepszych gołębi i bezpośrednio u nas są dalej następne pokolenie testowane. I nie tylko u nas i u kolegów się sprawdzają, nie będę w miał jakiego oddziału, ale samo to, że tylko daję do sąsiada i do siebie i te gołębie są bardzo dobre gołębie. No wiadomo, nie... Zasadniczo masz te gołębie pochodzące z braci Pał, z tych szczepów, co dołożył te Andenabele. Tak, tak. I te gołębie też, bo ty jesteś też przedstawicielem jego, te gołębie oryginały, które mamy braci Pał, to są ty, które ty niejako jesteś dystrybutorem tu na terenie Polski, ale ostatnio miałeś też, tutaj widzieliśmy gołębie Rolanda Fitznera. No to w Rolanda Fitznera, to jak nawet można sprawdzić na stronie, też mam kilka gołębi i teraz sobie też dokoptowałem, który Roland pozwolił, że mógł sobie zostawić. Do Rolandowi się przygodowo udało, bo on był bardzo chory i on już likwidował hodowlę, ale udało mu się pokonać chorobę niejako i teraz powrócił do sportu gołębiarskiego i mieliśmy niedawno właśnie młode gołębie od niego, ale to są bardzo dobre gołębie, bo u wielu hodowców, którzy wcześniej nabywali też, bo te gołębie już kilka lat są na rynku polskim, tu między innymi z Manfredem byliśmy go odwiedzić, tam też przywoziliśmy, ludzie sobie bardzo chwalili, stąd też takie duże zainteresowanie nimi było. Krzysiek, to są takie hodowle od braci Pałów czy pana Rolanda Fitznera, które są lotowane, to nie są że duże, bardzo duże rozpłody, tylko jest 20 par w rozpłodzie i z tego... Co ciekawe, jeszcze tak jak u Rolanda Fitznera byliśmy, to przypomnijmy, on przecież sam mówi, że nie używa praktycznie żadnych suplementów diety, żadnych antybiotyków, nic. Tylko on po prostu wszystko naturalne, on prostu, jak coś nie tak jest w głębi, to kasuje, usuwa z hodowli i nie ma problemu. I on, i to widzę, to jego podejście tutaj też zdaje egzamin. Teraz te 22 gołębie młode, które będziesz miał na sprzedaż, to są po wdowcach, czy jak? Nie, Krzysiek, to są wszystkie po rodzeństwo tych, które były do lotów po gołębiach rozpłodowych, jest tam brat czy siostra gołębia, który był na wspólnym gołębiku Giewont, który był 11, pierwszy był, ale na drugi dzień ten gołąb, no nie leciał na mnie, ale był mu gołąb, po prostu mój gołąb, który... U kogoś dałem gołębie, nie poszło czy gołębie na los finałowy. No jeden wiem, że na pewno wrócił, bo 11 też będzie rodzeństwo, to jest też z gołębi od braci Pał. No i z Rudego, z Jansenów, tych starej linii, co mamy, tych, od tych, które mamy i już z lotników,
Będzie tam po tej mojej najlepszej lotnicce, która była druga w G i za rok była trzecia w A i trzecia w B w okręgu. I ona była parowana na gołębia od braci Pał z wnuka Rudego, który był u nich lotowany między innymi. On zajął tam też drugi konkurs na 9 tysięcy miał i tam kilka czołowych konkursów miał. To była taka perełka, którego udało mi się od nich wtedy z Manfredem byłem, że wyciągnąć, bo niełatwo takiego gołębia lotnika dobrego, tym bardziej, że to się wywodzi już z takich bardzo dobrych gołębi. Nie? Dobrze, tak zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Cena nie jest wysoka, bo my tam nie uważamy, że to mają być już zaraz. Ale ktoś to kupi, kto będzie chciał sobie sprawdzić i przetestuje to. No. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Koledzy, bardzo dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.